Witajcie! Dziś pokażemy Wam wnętrze i funkcjonalność tego samochodu. Jest to Volvo S60 drugiej generacji. Zapraszam do wnętrza. Standardowo skupimy się głównie na funkcjonalności. Pomijamy względy wizualne, estetyczne. Kierownica wielofunkcyjna. Tutaj po prawej stronie mamy sekcję sterowania odtwarzaczem, zmiana szczególnych utworów, głośniej, ciszej, ewentualnie obsługa listy. Natomiast po lewej stronie mamy dwa przyciski. Pierwszy służy do ustawienia blokady maksymalnej prędkości, natomiast drugi do aktywacji tempomatu. I co ciekawe, w większości samochodów tempomat obsługiwany jest tutaj gałką. Natomiast w tym przypadku, w przypadku tego modelu, sterowanie tempomatem, jak i ogranicznikiem prędkości odbywa się tymi przyciskami. Tutaj z kolei wybieramy zadaną prędkość. Przy zgaszonym silniku wskazówka, jak i inne kontrolki są niewidoczne, gdyż jest to wyświetlacz cyfrowy, a nie wskazówki analogowe. Natomiast po odpalaniu silnika wszystko jest widoczne. Wspomnianym wcześniej pokrętłem możemy wybrać sobie motyw wyświetlacza do wyboru z bardziej precyzyjnym prędkościomierzem, troszkę bardziej nowoczesny, i czerwona sportowa wersja, gdzie główne miejsce zajmuje obrotomierz, natomiast prędkościomierz wyświetlany jest jedynie w formie cyferek pokazywanych tutaj w górnej części. Także w zależności od preferencji możemy sobie wybrać odpowiedni motyw. No, oprócz tego tutaj możemy też w pewnym stopniu jeszcze dostosować intensywność kolorów podświetlania, sprawdzić ile czasu zostało, ile kilometrów do następnego przeglądu, a także wyzerować statystyki komputera pokładowego. Przejdźmy do środkowej konsoli i tutaj małe rozczarowanie, gdyż jak widzicie, przyciski sprzętowe są ułożone bardzo gęsto na małej powierzchni, przez co chcąc dokonywać jakichkolwiek zmian, na przykład zmienić nadmuch czy jakąś inną funkcję, no w czasie jazdy jest to bardzo rozpraszające, przydałoby się jakoś to inaczej poukładać. Podobnie pokrętło służące do obsługi tego to wyświetlacza, no jest zlokalizowane najdalej od kierowcy. Oczywiście możemy też sterować z kierownicy, no ale wydaje mi się, że lepiej byłoby zamienić te pokrętła, czyli potencjometr głośności odtwarzacza, z tym manipulatorem. Ekran, jak już wspomniałem, nie jest dotykowy, aczkolwiek jest bardzo czytelny. Obsługa, jak już złapiemy gałeczkę, to już jest wygodna. Tutaj mamy przycisk potwierdzający, a więc wejście do danej funkcji i wyjście. Jak widzicie, są poszczególne zakładki z ikonkami, przez co dosyć wygodnie można trafić na szukaną opcję. Z funkcji niezwiązanych stricte z jazdą możemy wyróżnić podświetlane lusterko, co szczególnie pewnie spodoba się paniom. A także schowek na okulary. Ciekawy pomysł, pod ręką, wygodny dostęp do schowka.